Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na Capitalbook.pl. Witam wszystkich fanów Capitalbook.pl. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważny temat historyczny, właśnie związany z kolejną rocznicą rzezi wołyńskiej. Rzeź wołyńska ma swoje obchody 11 lipca, ponieważ właśnie 11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej krwawej niedzieli, gdzie doszło do kumulacji ataków ze strony ukraińskich nacjonalistów na społeczność polską, między innymi głównie na Wołyniu, ale też na innych ziemiach, na przykład Galicji Wschodniej. Głównym tym epicentrum tych mordów właśnie był Wołyń, stąd właśnie się wzięło określenie rzeź wołyńska. Tak jak już wspomniałem, tym epicentrum był Wołyń, ale były to też tereny Galicji Wschodniej, czy nawet i Lubelszczyzny. Wszędzie tam, gdzie mieliśmy do czynienia ze społecznością ukraińską, było zagrożenie z ich strony. I to nie tyle chodzi o to, że byli to tak zwani upowcy, czyli członkowie ukraińskiej powstańczej armii, ale to była społeczność, która współżyła z Polakami, często w tych samych wsiach. To byli sąsiedzi, którzy mieszkali na przykład dom obok. I to jest właśnie problem tej tragedii, gdzie sąsiedzi mordowali sąsiadów. I ze strony ukraińskiej dochodziło też do takich sytuacji, że jeżeli na przykład Ukrainiec miał za żonę Polkę, to ten Ukrainiec był zmuszony do tego, żeby tą Polkę zamordować razem z tymi dziećmi. To jest mord, który trudno powiedzieć, że ma taką powtarzalność w XX wieku, w czasie II wojny światowej, ponieważ, no tak jak wspomniałem, zmuszano swoich współbraci, sąsiadów do tego, żeby mordowali się nawzajem. I często spotykamy się wśród historyków z umniejszaniem właśnie tej zbrodni, czy to z powodów takich politycznych, a mianowicie, że no, zbrodnia to była w czasie II światowej głównie na społeczności żydowskiej, czy to z powodów politycznych związanych z relacją polsko-ukraińską, gdzie problem rzezi wołyńskiej jest często umniejszany. Ja parę dni temu widziałem kawałek materiałów TVP Info, gdzie oczywiście wspomniano o tej rzezi wołyńskiej. Materiał trwał jakieś 5 do 7 sekund. Informacja związana z jakąś sytuacją na froncie ukraińskim zajęła około 1,5 minuty. To też pokazuje, jak wygląda ta pamięć o kultywowaniu tej strasznej zbrodni, że pomimo tego, że minęło tyle lat, jest ona zwłaszcza bardzo żywa wśród potomków tych, którzy zostali zamordowani, tych, którzy też przeżyli te straszne chwile. I w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia właśnie z wojną ukraińsko-rosyjską, widzimy to, że te hasła ku temu, że to jest świetny pomysł, to jest ten czas, żeby podnieść ten problem w relacjach polsko-ukraińskich, jest uciszane. Spotykamy się również z takimi opiniami, żeby właśnie te środowiska tak zwane wołyńskie, jak się na nie mówi, żeby jednak ostrożnie wypowiadały się na te tematy. Prawdy nie można uciszyć i prawdy nie można zmienić. Historia taka była i ona z nami już pozostanie. Myślę, że ze strony polskiej, ze względów właśnie takich politycznych, nie możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ponieważ zawsze jest zagrożenie, że może się taka tragedia powtórzyć. Też osobą, która jakby można powiedzieć, że wyciągnęła rękę w kierunku Polaków, był wybitny historyk Wiktor Poliszczuk, który zresztą studiował w Polsce, posługiwał się językiem polskim i podjął się tematu badania rzezi wołyńskiej. Opracował parę książek na ten temat, później wyemigrował do Kanady, gdzie mieszkał. Zresztą w Kanadzie jest dość silna i liczna społeczność ukraińska. Mają oni wpływy swoje polityczne, ale narracja, jaka wychodzi właśnie z tamtych społeczności, tej mniejszości jest zdecydowanie pro-banderowska, pro-upowska, gdzie kultywuje się właśnie tą tradycję SS Galizien. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie część już wie, że w ramach Waffen SS na froncie wschodnim służyła Dywizja Grenadierów Pancernych SS Galizien, która brała udział w walkach na froncie wschodnim, została rozbita w bitwie pod Brodami praktycznie doszczętnie. Ona oczywiście, no, jak z tego wynika, była stworzona właśnie z Ukraińców, którzy walczyli pod sztandarami swastyki u boku Adolfa Hitlera. Chciałbym Państwu przypomnieć, że ze sceny polskiej nie było ani jednej takiej militarnej jednostki, która by walczyła po stronie niemieckiej. Jedyne co było, to były bataliony policyjne, które zostały wysłane karnie do walk z partyzantką na Białorusi. Walczyły tam tak nieskutecznie, że zostały przesunięte właśnie na Ukrainę. I ci policjanci, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby tam walczyli, następnie zostali przeniesieni na Ukrainę. Jak zobaczyli, co Ukraińcy zaczęli robić z Polakami, rozpoczynali pewne działania odwetowe. I tutaj chciałbym Państwu przypomnieć właśnie, że strona ukraińska podnosi hasło, że rzeź wołyńska to nie jest tylko rzeź na społeczności polskiej, że Polacy też mordowali Ukraińców. I czy można sobie zadać pytanie, czy do takich sytuacji rzeczywiście dochodziło? Oczywiście dochodziło do takich sytuacji, były to działania odwetowe i to, w jaki sposób obchodzono się z tą ludnością ze strony polskiej, nie można porównać do tego, z jaką obchodzili się Ukraińcy z Polakami, bo mieliśmy do czynienia ze strony ukraińskiej z brutalnym mordowaniem, torturowaniem dzieci, matek oraz mężczyzn. Ja już nie będę przytaczał tych różnych sposobów, ponieważ one są zbyt drastyczne. Tak samo, jeżeli chodzi o działania odwetowe, to na stronie na północy, czyli na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie dochodziło do starć z Litwinami, gdzie na przykład Litwini dokonywali pacyfikacji polskich wsi i strona polska dokonała kontrdziałań, które miały na celu odstraszyć Litwinów. Efekt był taki, że Litwini przestali prowadzić takie działania. Problem polega na tym, że zrobiliśmy to zbyt późno, ale po tym jak spalono parę wsi litewskich, ustały represje na Polakach. Niestety na Wołyniu nie mieliśmy takiej mocy wojskowej, nie mieliśmy silnej partyzantki i silnego podziemia i ci, którym udało się zgromadzić broń i udało się zorganizować, przeżyli. Ci, którzy nie mieli tego szczęścia, byli mordowani. I efektem tego, to różne szacunki mówią, ale zginęło między 120 a 160 tysięcy polskiej społeczności. Nie możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło i jak na razie nie przeproszono nas za to i oraz osoby, które dokonały tych mordów, nie zostały osądzone. Tak jak na części narodowych socjalistów, Niemców, wykonano sądy, wykonano wyroki. Oczywiście niestety duża część uciekła przed sprawiedliwością. Tak na stronie ukraińskiej ci, którzy brali udział w mordach na społeczności polskiej, nie zostali osądzeni i nie zostali tak naprawdę skazani. A teraz są bohaterami i bohaterem Ukrainy jest Stepan Bandera. To jest największa tragedia właśnie w relacjach polsko-ukraińskich, że ta prawda historyczna nie przybija się, a my nie jesteśmy w stanie politycznie twardo wyrazić naszej opinii na temat tego, co się stało oraz kim jest Bandera. Także serdecznie Państwu polecam książkę Ukraińca Wiktora Poliszczuka Potępić UPA, który właśnie odkrywa tą politykę ze strony ukraińskiej wobec właśnie swojej historii i ich stosunek wobec rzezi wołyńskiej. Na zakończenie chciałbym Państwu przypomnieć, że Wiktor Poliszczuk był prześladowany przez Ukraińców za to, co pisał i nawet wielokrotnie grożono mu śmiercią za to, co robił. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę, że mieliście ochotę i czas spędzić razem ze mną. Polecam nasz profil na Facebooku Capitalbook.pl oraz oglądanie naszych kolejnych filmów. Dziękuję. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.